projekty na druku numer 5 w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Proszę, pytania dotyczące tego projektu, wynagrodzenie burmistrza. Proszę. Proszę. Pan radny Przemysław Kuchciński. Pani przewodnicząca, wysoka rado, pani burmistrz. Ja może najpierw zacznę tak. Zacytuję tutaj pewien artykuł. Są te zmiany, pani burmistrz. Nie ukrywam, że kwestia zarobków, a właściwie kwestia wielkości zarobków naszych samorządowców w stosunku do osiąganych efektów, które są dramatyczne i kontrowersyjne dla Wschowy, powiatu wschowskiego, było jednym z kilku czynników, które spowodowały, że powiedziałem sobie dość tego i wpłynęły na moje zaangażowanie w sprawy, którym już od bardzo dawna zajmuje się Stowarzyszenie Nowy Samorządu. To się boję nie mieści, by dawał się wyciągać rękę po takie wynagrodzenia, za taką mizerię i takie długi, do których doprowadzili. Brakuje słów, jeśli uda nam się wygrać wybory, na pewno tak nie będzie. Osobiście tego dopilnują. Niemoralne, obudne i całkowicie niezasłużone. I z tego punktu widzenia najzwyczajniej nieuczciwe. Z każdej strony głęboko niemoralne. Dlatego mówimy koniec panu, panowie. Dobrze. Szanując wybór wyborców, szanując panią burmistrz, chcemy zaproponować troszeczkę inne rozwiązania, ponieważ poprzednik pani burmistrz, jego pensja oscylowała w granicach około 10 800 zł brutto. Te wyliczenia, które mamy w chwili obecnej, są to wyliczenia na poziomie około 9840 brutto. Ekonomistom wielkim bycie trzeba, żeby powiedzieć, że to jest zmiana kosmetyczna wielkości około 900 zł. A chwilę temu słusznie pani burmistrz zauważała, że mamy problem z długami, wiemy koszty. Będziemy mieli spotkania z naczelnikami wydziałów, placówek, aby ułożyć budżet przyszłoroczny, z którym są problemy. No więc tak mówiąc o tych oszczędnościach, to ja bym proponował, aby na początku drogi pani burmistrz przyjąć to wynagrodzenie z większym umiarem niż w tej chwili. Oczywiście państwo radni zadecydują w tej kwestii, ale jest to na wniosek formalny. Propozycja jest następująca. Jeśli mamy wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5000 zł, proponuję 4500, dodatek funkcyjny, który oscyluje między 0 a 2000, proponuję na początku w wysokości 500 zł, ponieważ pani burmistrz jeszcze nie ma osiągnięć zatrzyma, będą to trudny rok będzie, więc na początek tyle. Dodatek specjalny w wysokości, mamy propozycję tak, jak się trwała 30%, proponuję 20%. I to będzie realna oszczędność, oczywiście nie tylko o pensji pani burmistrz, bo za tym idą pensje zastępców, naczelników, dyrektorów placówek, to musi być ustalone proporcjonalnie. No sądzę, że to da realną oszczędność i pomoże wspiąć też budżet przyszłoroczny, bo w skali ilu się będzie pensji, to może być kwestia nawet kilkuset tysięcy. Więc zgłaszam taki wniosek formalny dotyczący tego punktu i zmiany wynagrodzenia pani burmistrz. Dziękuję. Wniosek formalny należy przegłosować. Czy będziemy głosować po dyskusji? Proszę bardzo. W takim razie proszę pan radny Krzysztof Czopek. Jeżeli dobrze pana zrozumiałem, to jestem za obniżeniem pensji zarówno burmistrzowi, jak i naczelnikom i dyrektorom placówek, tak? To jest wprost proporcjonalne, ponieważ od pensji burmistrza się proporcjonalnie wylicza pensję zastępców. Mm-hmm. No jakby z urzędu. Urzędowy. Okay.
naczelnicy też oczywiście mają to proporcjonalnie wyliczane zgodnie z pensją burmistrza. Jeśli się wyda, proszę nie poprawić, ale tak mi się wydaje, że to jest. Tak, proszę, Pan Paweł Giezek. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Z tych obliczeń, co Pan Radny Przemysław Kuchciński proponuje, wychodzi na to, że Pan Danuta Patamas będzie zarabiała dużo mniej niż naczelnicy poszczególnych wydziałów. Więc mam pytanie do Radnego Przemysława Kuchcińskiego i tutaj kolega Radny też zadał pytanie. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o pensje naczelników, bo na dzień dzisiejszy z moich szybkich obliczeń wychodzi na to, że Danuta Patamas, burmistrz, będzie miała pensję naczelnika wydziału na przykład środowiska. Dziękuję. Proszę. Tak. Mogę powiedzieć. Nie jestem. Niech pan nadaje wszystko. Proszę. Zobaczymy. Nie jestem pan. Ja przeliczę, może nie kłóćmy się. Według tego, co mamy, to będzie o 100 zł mniej niż 10 tysięcy. Według tego, co mówi pan Buchcicki, 7200. Ja mówię netto. Ja mówię, no netto się nie, my mówimy o brutto. Dobrze. Dlatego, że no... Ale jeżeli będziemy do tego pułapu, to będzie pensja podobna do naczelników. Dobrze, przepraszam. Nie kłamie. Proszę. Ja tam nie kłamie. Podobna, ale podobna. Ja proponuję, dobrze, żeby wyjaśnić... Przepraszam. Podobny. Przywołuję do porządku. Panie. Ja przywołuję do porządku. Proszę, czy jest możliwość, żeby podała nam pani burmistrz, jaka jest pensja naczelnika wydziału? Proszę. Nie można. W takim razie się nie dowiemy. Dziękuję. Słucham. Pan Paweł Giezek. Ja powiedziałem. Podobnie, nie powiedziałem, że taki sam. Panie naczelniku. Dziękuję, proszę. Pan radny Przemysław Kuchciński. Tak. Państwo, sprawa jest krótka. My dyskutujemy generalnie nad pensją pani burmistrz. Zostawmy w takim razie naczelników, całą resztę. Uchwała dotyczy tylko i wyłącznie wynagrodzenia pani burmistrz. Społeczeństwo oczekuje tego, aby zgodnie z tym, co było obiecane w kampanii wyborczej, to, co cytowałem przed chwilą, żeby ta pensja była, wydaje mi się, nie kosmetycznie zmieniona, ale radykalnie. Więc stąd moja propozycja, aby przyjąć takie wyliczenie. Pan radny Krzysztof Czotek. Radykalnie to znaczy ile to konkretnie? No zaproponował. Tak? Zaproponował 7200. Tak, proszę pan Łukasz Tkaczyk. Pani burmistrz, na wstępie pan też prosić, jak rozmawiamy o pani wynagrodzeniu. Rozmawiamy o pani wynagrodzeniu, chciałbym porozmawiać o tym na komisji. Niestety, jak pani coś sprawiedliwia, zatrzymała pani inne obowiązki, więc jest to taki wrażliwy temat. Pani była już porozmawiać na komisji i by było łatwiej, ale to niestety nie udało się. No chcielibyśmy może, żeby ktoś nam wyliczył konkretnie, jaka to jest różnica, bo tak naprawdę się przepychamy o tą kwotę, żebyśmy poznali tą kwotę konkretnie, jaka to jest różnica w złotówkach, czyli czy jest to realna oszczędność, czy nie jest to realna oszczędność i tyle, no nie chodzimy tą kwotę, bo nikt nie wie teraz, jest ileś osób na sali i podają różne kwoty po prostu. No może ja zabiorę głos. Ja chciałam tylko wyjaśnić, że nie ma sekretarza gminy. W związku z tym ten projekt został przygotowany w biurze rady i zgodnie z przedyskutowany został już z panią burmistrz. Jak wygląda wynagrodzenie? Wynagrodzenie zasadnicze na takie miejscowości jak Pskowa jest od 4,5 tysiąca do 6 tysięcy.
Dodatek funkcyjny jest w kwocie od 0 do 2000. Dodatek do 200. Dodatek specjalny jest w wysokości od 20 do 40% zasadniczego i dodatku funkcyjnego i 20% przysługuje dodatek za wieloletnią pracę. To wszystko można sobie w ten sposób liczyć. Takie są kryteria prawne wynagrodzenia. Proszę, pan radny Przemysław Kupcicki. Jeszcze tak woli uzupełnienia, taki mały cytat. Jako obywatele chcemy płacić tym, którzy coś potrafią. Chcemy zacząć od przeglądu wydatków na każdym szczeblu i chcemy samoograniczenia się nowej władzy, w tym względzie, dopóki wschowa i tak dalej nie wyjdą na prostą. Ja nie twierdzę, że pani burmistrz nie będzie genialnym menadżerem, nie będzie świetnym burmistrzem i wyciągnie gminę na prostą. Jak za pół roku, rok, jak te wyniki będą naprawdę dobre i będzie się to wszystko rozwijało, daj Boże najlepiej do wschowy, to na pewno rada jednym głosem powie, tak, dobrym menadżerom trzeba dawać dobre podwyżki, niech oni zarabiają, bo trzeba ich nagrać za swoją pracę. W tej chwili przed panią burmistrz jest jeszcze długa droga do tego, zanim to się wydarzy, jeśli się wydarzy w tych trudnych czasach. I uważam, że zmiana kosmetyczna jest taką mizerią trochę w tym momencie. I to nawet zaapelował do pani burmistrz, żeby przemyślała te wysokości i żeby uniknąć dalszej dyskusji, może niepotrzebnej. Ja poproszę panią przewodniczącą o przerwę, niech pani burmistrz to ewentualnie przemyśli. I po przerwie wrócimy do tematu. Dziękuję. Proszę, pan Krzysztof Czopek był przed i potem pani Jola Pawłowska. Proszę, panie radny Krzysztofie Czopek. Panie przewodniczący, naprawdę nie jest w porządku sprawa, żeby pan kazał pani burmistrz przemyśleć sprawę. Ale cieszę się i dziwię się, rozwinął się pan bardzo. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pani burmistrz zrezygnowała z drugiego wiceburmistrza. Prawda? I tu leżą oszczędności. I to, co zaproponowaliśmy wcześniej, to jest moim zdaniem minimum. Dziękuję. Proszę pani Jolanta Pawłowska. Panie Krzysztofie, to nie jest minimum. Pani burmistrz sobie średnio wszystko wyliczyła. Natomiast pani burmistrz dopiero zaczyna. Dopiero zaczyna pracę. Pan burmistrz, poprzedni burmistrz Grabka miał 10800, pani burmistrz ma 9800. Jak to się ma? Proszę mi powiedzieć, jaka jest granica grabieżcy? Proszę mi powiedzieć. Przecież państwo cały czas wytykaliście panu Grabce, że jest grabieżcą. Przecież ja cytuję tutaj wasz artykuł. Jaka jest granica grabieżcy? Przecież zobaczcie państwo, widzicie dokładnie, wyliczone na 9800. Pani burmistrz dopiero zaczyna. I nie dała sobie, pan Grabka 12 lat był burmistrzem. No proszę mi powiedzieć. No przecież to nie jest etyczne. To samo wy mówiliście. Ostatni raz. Proszę pan Krzysztof. I nadzieja w tym, że pani burmistrz nie ma takiego bogatego doświadczenia, jak miał poprzedni burmistrz i nie zostawi nas w takim dołku, w jakim zostawi nas. Uważam, że pana wypowiedź jest niestosowna w tym momencie. Pan był wiceprzewodniczącym rady, pan był radnym i to wszystko. Nie może być takich komentarzy. Proszę, pan Przemysław Kurczyński. Panie Krzysztofie, ja nie mam prawa niczego kazać do pani burmistrz. Ja powiedziałem, że proszę o przemyślenie i odniesienie się do tego. Więc to po pierwsze. Jak pan powiedział, no, mam nadzieję, że pani burmistrz nie zostanie w takim garmatiasie. Okej. Okay. Więc niech pani burmistrz podejdzie do tego rzeczowo. I tak jak powiedziałem wcześniej, na początku swojej drogi, niech to nie będzie różnica kosmetyczna.
Jeśli chodzi o, jeśli ja się dobrze orientuję, to w poprzedniej kadencji sekretarz łączył się z wiceburmistrzem, tak, w etacie, więc nie mieliśmy wiceburmistrza, wiceburmistrza i sekretarza, tylko wiceburmistrza łączącego z sekretarzem i wiceburmistrza, więc pensje były tak dwie, teraz będzie sekretarz i wiceburmistrz, to będą też dwie pensje. To na jedno generalnie wychodzi. Albo na miłość boską, jeśli tak to ma wyglądać, to daj mi pani burmistrz maksa. Daj mi maksa. Powiedzmy tam do kamery wyborcom, że daj mi pani burmistrz maksa, bo będzie inna niż poprzedni burmistrz i dajemy jej maksymalne wynagrodzenie. Bo zaoszczędzamy na wiceburmistrzu, którego nie będzie, ale będzie sekretarz. I wtedy będzie też ok. Tak? Bądź też powiedzmy wyborcom do tej kamery, tak, mieszkańcy Wschowy. Jest obniżka, zgodnie z tym, co było powiedziane w kampanii wyborczej, o całe 900 zł. Trochę mniej niż najniższa krajowa. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze chce zabrać głos? Dziękuję. W takim razie był wniosek formalny. Pan Łukasz Tkacz jeszcze, proszę. Proszę, panie Łukasz Tkacz. To w takim razie mamy jeszcze wniosek formalny, który należy poddać pod głosowanie. Wniosek formalny jest następujący. Wynagrodzenie zasadnicze dla pani burmistrz 4,5 tysiąca. Dodatek funkcyjny w kwocie 500 zł. Dodatek specjalny w wysokości 20% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i świadczenia wynikające z właściwych przepisów. Razem suma ta by wynosiła 7200. Brutto. Brutto. No przecież każdy w Polsce płaci brutto na pensję. Dobrze. Dotychczas było, żebym się nie pomyliła, 9800, a teraz 7400. A teraz 4,5 tysiąca zasadnicze, 1000 zł dodatek funkcyjny, 20% dodatek specjalny i 20% za pracę. Jest to, pani Maria nam wyliczyła. Jeszcze raz, bo 7500. Proszę, głosujemy nad wnioskiem formalnym. Czy przyjmujemy wniosek? Kto jest za tym, że przyjmujemy wniosek, ale potem ten wniosek jeszcze głosujemy oczywiście. Czy będziemy rozważać propozycję płacy dla pani burmistrz w wysokości 7,5 tysiąca? Pani przewodnicząca, pani przewodnicząca, możemy prosić o 5 minut przerwy, żebyśmy to dobrze obliczyli, jest to poważna sprawa. Dobrze, 5 minut przerwy, pani Maria przeliczy. Wyliczenia zostały dokonane w takim razie. Panie radny Przemysławie Kuchcicki, wniosek formalny, tak? W takim razie proszę przekłos, pan przerwa, słucham. Ja mam pytanie do pana radcy prawnego. Czy dodatek funkcyjny może być od 0 do 2100? Tak. Od 0 do 1. Tak jak tutaj ustalaliśmy przed chwilą z kadrami, to są te widełki, w których my się poruszamy. Dziękuję.
złotówki ma praktycznie te same. Wniosek, ja sprecyzuję ten wniosek formalny, żeby wszyscy mieli jasność. Wniosek formalny pana radnego Przemysława Kuchcickiego jest następujący. Wynagrodzenie burmistrza, wynagrodzenie zasadnicze 4500, dodatek funkcyjny 1000 zł, dodatek specjalny 20% wynagrodzenia zasadniczego plus dodatek funkcyjny to jest 1100 zł i wysługa lat 20% to jest 900 razem 7500. I teraz musimy przegłosować wniosek formalny. Czy bierzemy pod uwagę wniosek formalny? Kto jest za wnioskiem formalnym? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziewięć osób. Kto jest przeciw? Dziesięć przeciw. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję. W takim razie wniosek formalny nie przeszedł. W takim razie głosujemy w sprawie ustalenia wynagrodzenia. Proszę. Proszę, pan Przemysław Kuchcicki. Chciałem podziękować za poważne podejście do wniosku formalnego i pogratulować, że już powiem do końca, bo skoro mieszkamy uszyli, to nie utonę do końca. Ale to będzie czas w uwagach. Nie teraz, takimi drobiazgami się zajmować. Panie Krzysztofie, ale w poprzedniej radzie pan też tak się zachowywał, więc tylko dokończę. Chciałem pogratulować tej nowej jakości, która wynosi 900 zł. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Łukasz Tkacz. Ja jeszcze chciałem tylko przegłosowaliśmy wniosek. Chciałem się powiedzieć o naszej całej uchwały. Przepraszam, że stoję. Drodzy radni, przeczytałem było trzykrotnie słynny artykuł Grabieńscy i to, co w nim jest takiego uderzającego, nie będę mówił o szczegółach tego artykułu, bo kto chce może sobie wejść na stronę poczytać. Tylko drodzy Państwo, wiecie, co tam jest napisane, takiego prawdziwego, bardzo, bardzo, że to radni decydują o wynagrodzeniu burmistrza. I to jest tam napisane, że każdy radny właśnie ze swoim sumieniem może zagłosować za wynagrodzenie burmistrza. Dlatego informuję Was, że my jako grupa nie będziemy głosować przeciwko wynagrodzeniu burmistrza, tylko wstrzymamy się od głosu, więc sami możecie, każdy z własnym sumieniem, wystarczy jeden głos, żeby ten wniosek przeszedł. I każdy ze swoim własnym sumieniem będzie mógł zagłosować na temat wynagrodzenia burmistrza. Tylko drodzy Państwo, pamiętajcie, że jeżeli jutro rano się wstawali było radną toaletę i spojrzycie w lustro, żebyście nie zobaczyli tam odbicia Grabieńscy. Dziękuję. Za. Pan Krzysztof Czopek, proszę. Dziękuję za pouczenie. Rzeczywiście będziemy głosować każdy według siebie. Tylko gratuluję tego zespołowego waszego widzenia, że jesteście tak jednomyślni. Przed chwilą apelował pan, żeby głosować według własnego sumienia. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pan Michał Drobnik. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrz, ja tylko tak w ramach też uzupełnienia wypowiedzi radnego Tkacza chciałbym powiedzieć, że my jako radni Klubu Radnych Inicjatywy Rozwój Przyszłość również wstrzymamy się od głosu nad proponowanym wynagrodzeniem, ponieważ uważamy, że jest ono zbyt wysokie, ale szanujemy to, że ono Pani przysługuje i nie będziemy przeciw, lecz wstrzymamy się od głosu. Dziękuję. W takim razie głosujemy nad uchwałą, nad projekt druku nr 5 w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Kto jest za wynagrodzeniem proponowanym w tej uchwale? Proszę o podniesienie ręki do góry.
10 osób jest za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? 11 osób się wstrzymało. Uchwała została podjęta.